Polska dostała dodatkowego europosła. Było ich w poprzedniej kadencji 52, teraz będzie 53. Dlaczego? Wszystko przez Brexit. Otóż liczba miejsc dla poszczególnego kraju w parlamencie europejskim jest ustalana każdorazowo na nowo przed kolejnymi wyborami. No ale między poprzednimi a tymi wyborami do europarlamentu Wielka Brytania wystąpiła z Unii i to sprawiło, że zmieniło się to, Jaki procentowy udział w populacji całej Unii mają populacje poszczególnych innych krajów? Na przykład, przed Brexitem Polska, ludność Polski to było 7,4% ludności całej Unii. A teraz po Brexicie to jest 8,4. Więc Polska zawalczyła o to, żeby tego jednego europosła więcej dostać. Inne państwa oczywiście również zawalczyły, niektóre, niektóre dostały nawet dwa, bo proporcjonalnie wyszło im po prostu więcej. Prawo Unii Europejskiej w ogóle dopuszcza maksymalnie 750 posłów i posłanek plus przewodnicząca Parlamentu Europejskiego lub przewodniczący. No i ten podział miejsc oczywiście musi też uwzględniać liczebność populacji poszczególnych państw członkowskich. To znaczy musi. Tak, że te małe kraje też muszą mieć jakąś taką minimalną liczbę posłów w europarlamencie. Więc, na przykład, kończy się to tak, że taki europoseł z Luksemburga, który jest malutki, reprezentuje y, mniejszą liczbę Luksemburczyków jeden europoseł, niż jeden europoseł z dużej Francji, Francuzów. No i minimalna liczba miejsc przypadająca na dany kraj w Parlamencie Europejskim to jest 6 europosłów, a maksymalna 96. Czyli Polska, jak widać, jest w środku stawki z, przypominam, 53 miejscami.